Na kanale będzie coraz więcej bardziej wartościowych materiałów się pojawiać, przydatnych dla osób, które chciałyby tutaj przyjechać do Tajlandii. Pisać w komentarzach to, co potrzebujecie, wtedy na ten temat mogę nagrać filmik. Nie chcę tego auta tutaj trzymać, bo stoi całymi dniami w garażu. W ogóle się nim nie poruszamy, w ogóle go nie potrzebujemy, a każdego dnia musimy płacić za to auto dość sporo pieniędzy. A do tego dzisiaj nowość, bo będę próbował tego suma, a do tego będzie jeszcze makrela. Czyli dzisiaj dwie ryby, dwie sałaty. Takie uroki Tajlandii, że czasami po prostu lubi popadać. Tort urodzinowy, bo mamy z Dorotą urodziny i kupujemy jakiegoś torcika. Chciałbym tutaj zrobić taki mały manewr i zrobić coś nielegalnego, ale trochę się stresuję, bo tu siedzi po lewej stronie pan policjant. Coś zaraz wymyślę. No, od razu już ten stół tutaj zaczął lepiej wyglądać, a jeszcze do tego tort i babeczka słodka. Siemaneczko, siemaneczko, dzisiaj dzień rozpoczynamy dopiero o godzinie 15, bo do tej pory były tylko ćwiczenia i praca przy składaniu filmików, także dużo tej pracy na YouTubie, naprawdę bardzo dużo, prowadzenie vlogów takich praktycznie codziennych, codziennie jest przy tym mnóstwo pracy, trzeba cały dzień poświęcić na to, żeby to wszystko ogarnąć. Idziemy teraz na plażę na obiad, śniadanie, bo jeszcze w ogóle śniadania nie jedliśmy z Dorotą, Emi tylko coś tam przekąsiła, czyli do godziny 15 dzisiaj intermittent fasting bardzo dobrze wchodzi, czyli taki post przerywany, gdzie nie je się przez długi okres czasu, co prawdopodobnie jest bardzo zdrowe, no więc chociaż tyle dobrze, czyli jak nie jemy, to chociaż to jest dobre. Dobre, że zdrowie jemy. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału z tego względu, że na kanale będzie coraz więcej bardziej wartościowych materiałów się pojawiać. Nie tylko tyle, co z naszego życia, co też takich materiałów przydatnych dla osób, które chciałyby tutaj przyjechać do Tajlandii, które chciałyby tu może zamieszkać, które chciałyby mieć tutaj, tak jak ja, prawo jazdy, założyć konto w banku, jakiś hotel, jakaś pralnia, jakieś takie inne ważne rzeczy, które dotyczą każdej osoby, która chce tutaj przyjechać, nie tylko na wakacje. Także jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, do pozostawienia kciuka w górę, a w komentarzach możecie zadawać pytania lub jakieś dawać pomysły, które chcielibyście ode mnie tutaj usłyszeć, dowiedzieć się, co po prostu Was interesuje tutaj w Tajlandii, czego najbardziej potrzebujecie. Ja postaram się na ten temat nagrać film, no i będzie to fajna wymiana. Tak się zająłem tym nagrywaniem i w ogóle gadaniem tutaj do Was, że zgubiłem dziewczyny. Nie wiem, gdzie są, bo szedłem, patrzyłem w telefon, a dziewczyn nie ma. Znikły. Gdzież one są? O, tam chyba za tym słupem. Widzę chyba tylko nogę Doroty. Co one tam kupują? Ej, zgubiłyście się! Co bierzecie? A, taki... Dzisiaj dowiedziałem się, że na nasze paszporty jeszcze trzeba będzie trochę poczekać, nawet do miesiąca czasu, więc w najbliższym czasie, w ciągu jednego dnia, dwóch, muszę jechać, oddać auto do Pattayi i jeszcze nie wiem, jak tutaj z powrotem wrócić na Phuket, no bo niestety nie chcę tego auta tutaj trzymać, bo stoi całymi dniami w garażu, w ogóle się nim nie poruszamy, w ogóle go nie potrzebujemy, a każdego dnia musimy płacić za to auto dość sporo pieniędzy, więc jest to dla nas totalnie nieopłacalne, ale trzymaliśmy ten samochód, bo cały czas liczyliśmy na to, że jednak te paszporty za dzień, za dwa już będą do odbioru i po prostu pojedziemy, oddamy i wrócimy samolotem, no i będzie wszystko w porządku, ale na tą chwilę okazuje się, że jest tak dużo turystów przyjechało do Tajlandii, całej Tajlandii, tak dużo osób wyrabia takie wizy, jak my wyrabiamy, żeby móc tu zostać przez dłuższy okres czasu, no że po prostu te terminy tak się teraz mocno porozciągały, tak to wszystko długo trwa. Są delikatne komplikacje dla nas z tego powodu, no niestety. Normalnie przed takim dużym sezonem, jaki jest teraz obecnie tutaj w Tajlandii, czas trwania wyrobienia takiej wizy to około 30 dni. Nasza jest już wyrabiana około 45 dni, a okazuje się, że jeszcze może to potrwać nawet do miesiąca. Ja nie znam się na smakach, a tobie to smakuje? Mi coś to nie podeszło, te twoje soczki jakieś takie dziwne. Postaram się jak najkrócej jeszcze podzielić teraz moimi planami, które tutaj zamierzam dla Was zrobić, więc to dla Was powinno być bardzo wartościowe. Są to plany związane z Wami tutaj, z odbiorcami kanału, z osobami, które oglądają i osobami, które chciałyby tutaj przylecieć na wakacje lub zamieszkać na dłużej, ale nie mają zbyt dużego doświadczenia, bo jeszcze tu na przykład nigdy nie byli i wiele informacji szukają, także w moich planach jest to, żeby i na tutaj tym kanale i dodatkowo na stronie internetowej mmajerski.pl umieścić takie fajnie jakoś to tak
skonstruowane, wszystko jakoś tak fajnie posortowane, umieścić jakieś takie najważniejsze informacje, na przykład właśnie o tej wizie, która na dzień dzisiejszy mnie dotyczy, no i jakichś takich innych naprawdę bardzo wartościowych informacjach, więc takie właśnie mam plany, żeby to wszystko ponagrywać o tym filmy, opisać to ewentualnie na blogu, czy w jakichś tam wpisach, czy też właśnie na YouTubie w sekcji community. Myślę, że na stronie internetowej jest to też potrzebne z tego względu, że będzie można to fajnie tak poukładać, jakoś porobić zakładki, odpowiednie rzeczy, które Cię interesuje i tak dalej, i tak dalej. A tak, jak tak są filmy tylko na YouTubie, to one nie za bardzo są posegregowane. Jest wtedy to tak bardziej chaotycznie i ciężko znaleźć po prostu takie informacje, więc chcę połączyć tego YouTuba ze stroną internetową i myślę, że będzie to fajna wartość dla Was. Także warto śledzić, warto subskrybować, zostawiać łapki w górę, zadawać pytania, pisać w komentarzach to, co potrzebujecie. Wtedy też ja wiem, czego Wy potrzebujecie. Wtedy na ten temat mogę nagrać filmik, napisać jakąś informację, więc to też jest i dla mnie lepiej, i dla Was lepiej, bo przynajmniej dostajecie to, co potrzebujecie. Jeszcze raz, śledźcie kanał, chodźcie na stronę mmajerski.pl i jesteśmy w kontakcie. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się stworzyć wiele wartościowych treści i dzięki temu będziemy mogli pomóc innym osobom, które naprawdę tego potrzebują, bo ja przyjeżdżając tutaj do Tajlandii niewiele takich informacji miałem, a dużo potrzebowałem. Na pewno są też takie inne osoby, które potrzebują, więc trzeba to zrobić, a tymczasem idę po rybkę, kurczaczka i sałatkę na street foodzie przy samiutkiej plaży Patong Beach. Można tutaj naprawdę dobrze zjeść, dobrze odpocząć, dobrze się pobawić, no i spędzić miło czas. Dzisiaj nie bierzemy papai, dzisiaj bierzemy taką sałatkę z ogórków. Jest również bardzo, bardzo dobra. A do tego dzisiaj nowość, bo będę próbował tego suma, a do tego będzie jeszcze makrela. Czyli dzisiaj dwie ryby, dwie sałatki. Tutaj nam się już odgrzewa na griliku, ale ładnie wygląda. Zaraz będzie dobre jedzonko. Ostra? Znośna? Odpowiednio. W końcu, bo ostatnio to wszystko robili nieostre. Tutaj są te nasze rybki, moja sałateczka również, ale ładnie to wygląda. A i tutaj jesteśmy na plaży. Tylko troszkę gorąco w samym słońcu, ale już jest dość tak późno, więc nie jest najgorzej. Spotkaliśmy jakieś dziwne zwierzątko. Jak to w ogóle nazwać? Co to w ogóle jest? Ja takiego zwierzątka nie chcę w każdym razie. O, to jest jedyne zwierzątko, jakiego Emma nie chce. Co to w ogóle jest? Co? Jest jakiś patyk, który się zgina, wygina i przesuwa. Nie wiem, może jeszcze... Nie wiem, jak to nazwać inaczej. Gąsienica, czy co? Ja nie wiem, co to jest? Co to jest? Ale bardzo śmieszna sprawa. No jak widać, w Tajlandii żyje wiele różnych gatunków zwierzątek. Nawet nie wiem, czy to jest zwierzątko, czy co to w ogóle, jak to nazwać. No można tutaj spotkać naprawdę przeróżne okazy. Ja się chyba tu w piasku znalazłam. Ale szczęście. Em jest cała z piasku, idzie jak nie wiem co. Nogi szeroko stawia, śmiesznie wygląda. Coś tu się na plaży dzisiaj szykuje. Chyba będzie jakiś pokaz ogni. Tam pan też przygotowywuje pochodnie. Ma tam płyn w butelce, będzie polewał i palił. A my znowu cały dzień na plaży. Ostatnio wiele takich dni mamy, kiedy spędzamy dużo czasu na plaży. I aż w końcu ciemna noc przegania nas dopiero stąd i idziemy na kolację coś zjeść. O, pani tam już idzie z ogniami w restauracji. Już tam tańczy. Muzyka się odpowiednia włączyła. Tutaj już też pochodnie takie pierwsze zapalone. Będzie na plaży imprezka. Mieliśmy już iść do domu, ale chyba jeszcze chwilę zostaniemy. No bo takie show często się nie zdarza. O, jaki fachowiec! Co ona to robi? Spójrz na to. Co oni robią? Wariaci. Petardów. Petard strzela. Grubo. Ach, znowu się dzieje. O Jezu Maria. O, co za show. Ja pierdziele. Ale akcja. Co tu się dzieje? O!
No, Happy New Year chyba. Ponownie. Grubo. O, brawo. No jest świetnie, że zostaliśmy jeszcze dwie minutki, bo naprawdę fajny fire show. Kurczę, warto było zostać te dwie minutki, zobaczyć. Miłe zaskoczenie i pożegnanie plaży dzisiejszego dnia. No i złapał nas deszcz. I to mocny deszcz, mega ulewa. A kurczę, weszliśmy tylko do sklepu niepotrzebnie przed samym domem i teraz nie ma jak wrócić. Ajajajajaj. A mieliśmy na te zakupy przyjść właśnie za jakieś 15-20 minut. No i niestety to był błąd, że najpierw jednak do sklepu.